pan marszałek, może tak podejmować się poza prawomocną uchwałą. Zatem serdecznie jeszcze raz państwa witam, witam gości z Fundacji Stańczyka i tam też naszego kolegę radnego dzielnicy trzeciej, pana Łukasza Wampucha, który przybył dzisiaj również na dzisiejsze nasze spotkanie. Moje pytanie do państwa, czy a tak więc mamy wszystko. Zatem w związku z tym, że mamy kwotę otwieraną 40 sesji Rady Dzielnicy Rosłowej w dniu dzisiejszym. Moje pytanie do państwa, czy projekt porządku obrad do państwa dotarł. Zawsze państwo macie na pewno skrytkę. Zatem moje pytanie do państwa, czy są jakieś uwagi do tego projektu porządku obrad dzisiejszej sesji. Nie widzę, zatem prawie poinformować, że wpłyniemy wnioski o wprowadzenie następujących projektów uchwał pod obrady dzisiejszej sesji. Pierwszy wniosek Komisji Kultury w sprawie rezygnacji z członkostwa w tejże komisji. Kto z państwa radnych jest za włączeniem pod obrady ten projekt uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 5. To jeszcze raz, to jest za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 14. Odwołujemy się przeciw. To jest przeciw. Zero. Kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty. Kolejny wniosek Komisji Kultury dotyczący również rezygnacji z członkostwa w tej komisji. Kto z państwa radnych jest za włączeniem pod obrady? Proszę o podniesienie ręki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18. Dziękuję bardzo. Wniosek Komisji Edukacji dotyczący korekty zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013. Kto z panów radnych jest za włączeniem pod obrady? Proszę o podniesienie ręki. 15. Dziękuję bardzo. Kolejny wniosek Komisji Edukacji dotyczący tym razem korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy Rosłowej na rok 2013. Kto z państwa radnych jest za włączeniem pod obrady? Proszę o podniesienie ręki. 15. Dziękuję bardzo. Wniosek Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa dotyczący ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Pszczelnej w Krakowie. Kto z państwa radnych jest za włączeniem pod obrady? Proszę o podniesienie ręki. 15. Dziękuję bardzo. Wniosek Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa dotyczący uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Monte Cassino Konopnińskiej. Kto z państwa radnych jest za włączeniem pod obrady? Proszę o podniesienie ręki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Dziękuję. Wniosek Komisji Infrastruktury dotyczący korekty uchwały 443 łamane przez 2012 Rady Dzielnicy Ustnej w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia wieloletniej prognozy finansowej w latach 2013-2014. Kto z państwa radnych jest za włączeniem pod obrady? Proszę o podniesienie ręki. 24. Kto z panów, panów radnych jest za włączeniem pod obrady dzisiejszej sesji tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 15. Dziękuję bardzo. I ostatni wniosek komisji. Ten Komisji Sportu i Terenów Zielonych dotyczy kontynuowania zadania powierzonego podstawowemu boiska przy Szkole Podstawowej nr 62 ulica Ciepłowa 1 w roku 2014. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16.
zarządu dotyczy dotyczący, przepraszam, charakterysty zadań priorytetowych Rady Dzielnicy ustawień na 2013 rok. Kto z Państwa radni jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. 16 jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś uwagi? Państwa strony nie widzę, zatem podam pod głosowanie porządek obrad już wprowadzony w imieniu swoich panów uchwał. Kto z Państwa, panów radnych jest za takim porządkiem obrad dzisiejszej sesji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przejdźmy do porządku obrad. Przechodzimy do punktu drugiego.